Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu włączyła się do projektu Kultura na Widoku. W ramach akcji na placu Bartosza Głowackiego pracownicy biblioteki zachęcali do korzystania z legalnych źródeł kultury. Kultura na Widoku to projekt umożliwiający dostęp do bogactwa legalnych źródeł kultury – filmów, książek, muzyki, gier oraz różnych dokumentów. Można je pobrać na smartfon, tablet albo komputer z dostępem do internetu i korzystać wielokrotnie. Wspierając tę akcję, Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu udzielała informacji o zasadach korzystania z ponad 900 utworów należących do legalnych źródeł kultury. Korzystanie wygląda w ten sposób, że wystarczy wejść sobie na stronę www.kulturanawidoku.pl, zarejestrować się i wybrać sobie odpowiedni dokument, czy to książkę, czy płytę, czy film, z którego chcemy korzystać, i korzystamy z niego poprzez link albo kod. Celem kampanii jest promocja świadomego i legalnego uczestnictwa w kulturze. Ponadto uświadamia odbiorcom, jak ważne jest przestrzeganie praw autorskich. To jest tak, że właściwie wszyscy w tej chwili korzystamy coś z internetu i bardzo często jesteśmy nieświadomi tego, czy jest to strona legalna, czy nielegalna. A ta akcja pozwala nam absolutnie stuprocentowo korzystać tylko i wyłącznie ze źródeł legalnych. Kultura na Widoku to ogólnopolska akcja, która potrwa do października.